Ponad 200 par z blisko 30 klubów tanecznych z całej Polski zaprezentowało się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu w ramach 27. Tarnobrzeskiego Wiosennego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Tradycyjnie zorganizowała go Tarnobrzeska Szkoła Tańca Samba. Każdego roku tanecznym krokiem Szkoła Tańca Samba wita wiosnę. Do udziału w organizowanym przez nią turnieju tańca towarzyskiego, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń miejskich, zgłaszają się tancerze z całej Polski. I tym razem w turnieju tańca sportowego, który jest nieodłącznym elementem imprezy, wystartowało ponad 200 par z blisko 30 klubów tanecznych. Turniej sportowy, wiadomo, są przepisy, są uprawnienia sędziowskie w zależności od klas tanecznych. Turnieje sportowe są sędziowane przez ludzi z uprawnieniami. Taki turniej normalny sędziuje 7 sędziów. W zależności od klasy tanecznej sędziowie też mają klasy, więc to jest niejako skodyfikowane, tak jak w każdej dyscyplinie sportowej. Uczestnicy turnieju walczyli ze sobą w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz klasach tanecznych, prezentując szeroki wachlarz tańców standardowych i latynoamerykańskich. Reprezentujemy Bawinek z Krakowa. Turniej jest świetnie zorganizowany, bardzo fajny klimat. No, najlepiej czujemy się w standardzie, także teraz jest nasz żywioł, potem zobaczymy. Pierwszy raz jestem tutaj na turnieju w Tarnobrzegu. Jestem bardzo w sumie pozytywnie zaskoczona. Super organizacja, konkurencja jest mocna. Sędziowie zawsze są inni, to jest taka specyfika tańca, że jest to trudny sport, jeżeli chodzi o ocenę wyniku. Więc ja mam nadzieję cichą, że będzie jak najlepiej, ale zobaczymy. Lepiej się czuję w tańcach latynoamerykańskich niż standardowych. Dzisiaj akurat tańczę tańce standardowe, ale jednak latynoamerykańskie są mi bliższe. Najbardziej zaawansowane pary wystąpiły podczas wieczornej gali. Zarówno najmłodsi, jak i starsi zaprezentowali przed licznie zgromadzoną publicznością pełne emocji, uczucia i pasji układy taneczne. Zabrakło pokazów par mistrzowskich. W tym roku też mamy właśnie m.in. czołówkę Polski, jeśli chodzi o taniec towarzyski. Mistrzowie świata w boogie-woogie, pasjonaci zupełnie tego stylu tanecznego z Warszawy. Od lat organizatorzy wiosennego turnieju swoją taneczną pasją starają się zarażać najmłodszych. Dlatego też nieodłącznym elementem imprezy jest turniej rekreacyjny Zaszczepiamy pasję, który ma na celu propagowanie aktywności ruchowej i oswojenie najmłodszych z występami przed publicznością. W tym roku wzięło w nim udział około 700 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Turniej zorganizowany według specjalnego scenariusza zabawowego. Między innymi dzieciaki przyjeżdżają i walczą o 200 tysięcy bakcyli. Mamy wewnętrzną naszą walutę, bakterie pasji. Zdobywają je dzieciaki na takich turniejach właśnie. Na tymże samym turnieju uruchamiamy specjalne miejsce, sklep bakcyla i walutę zdobytą na turnieju pracą za taniec, za pokaz piękny, za uśmiech mogą wymienić na dowolne nagrody.
Tegoroczny wiosenny turniej tańca towarzyskiego był wyjątkowy dla tarnobrzeskiej samby, bowiem właśnie w tym roku świętuje ona 25-lecie swojej działalności. Tak zawsze powtarzam, że samba to dziewczyna, a jak dziewczyna 25-letnia, to wszyscy wiedzą, kwitnąca. Ja mam nadzieję, że też jesteśmy sexy i tacy pozostaniemy, mimo że na zewnątrz tego nie widać, ale dajemy radę przynajmniej duchowo. Obecnie w sambie tańczy około 600 dzieci i około 120-osobowa grupa dorosłych pasjonatów tańca. Okrągłe urodziny świętowali jednak nie tylko oni, ale wszyscy, którzy przez lata byli związani z tą taneczną społecznością. Jak wspominają te sambowe czasy? Wiele wspomnień z trenerami, z turniejów, z partnerami naszymi różnymi, z zabaw. Przede wszystkim ze szkoleniowcami i oczywiście przede wszystkim z naszymi kolegami tutaj, z treningów, z obozów również. Naprawdę przewspaniała atmosfera, przewspaniali ludzie, których zapamiętamy do końca życia. W pewien sposób nas samba wychowała, no nie oszukujmy się, spędziliśmy na sali tanecznej dziesiątki tysięcy godzin, ale myślę, że było warto, taniec się przekłada na każdą inną dziedzinę życia, bym powiedział, bo on uczy pewności siebie, ale uczy też również pokory, uczy pracy, tego jak trzeba podchodzić do pracy, bo jednak nie przychodzi to wszystko łatwo, trzeba zostawić setki litrów potu na treningu, żeby potem dopiero było tak fajnie, jak jest dzisiaj, czyli na turnieju. Jak przystało na urodziny, były i życzenia, do których jako redakcja również się dołączamy. Życzymy dużo, dużo dzieci, dużo, dużo nowych uczestników i dużo nowych ludzi, którzy po prostu będą chcieli tańczyć, tak samo jak dorośli. Przede wszystkim wytrwałości trenerom, wytrwałości i zacięcia trenującym, wszystkim trenującym w szkole i kolejnych 25 lat.